Cześć, z tej strony Wojtek Żaliński. Decyzją ministra zdrowia od dnia dzisiejszego jesteśmy zmuszeni do korzystania z masek pojawiając się w przestrzeni publicznej. Dodatkowo, robiąc zakupy, musimy być ubrani w rękawiczki. Prawidłowe nakładanie maseczki rozpoczynamy od dokładnego umycia rąk wodą i płynem lub zdezynfekowania ich płynem na bazie alkoholu. Maseczkę trzymając za gumki nakładamy na twarz, zakrywając dokładnie nos i usta. W trakcie korzystania z maseczki staramy się nie dotykać jej rękami. Jeżeli jej dotkniemy, myjemy ręce wodą i płynem lub dezynfekujemy płynem na bazie alkoholu. Wymień maseczkę na nową, kiedy ta stanie się wilgotna. Nie używaj ponownie maseczek jednorazowych. Aby zdjąć maseczkę, chwytasz ją za gumki. Zdejmujesz, nie dotykając jej rękoma, i wyrzucasz do zamkniętego pojemnika. Nakładanie rękawiczki rozpoczynamy od dokładnego umycia rąk wodą z płynem lub zdezynfekowania ich płynem na bazie alkoholu. Chwytamy rękawiczkę w miejscu, gdzie znajduje się nadgarstek i dynamicznym ruchem wkładamy ją na rękę. Drugą rękawiczkę również trzymamy w miejscu, gdzie znajduje się nadgarstek i wkładamy rękę. Rękawiczkę zdejmujemy, chwytając ją w miejscu, gdzie powinien znajdować się nadgarstek. Natomiast drugą ręką wkładamy do środka i odwijamy na zewnątrz. Rękawiczek nie dotykamy i wyrzucamy do kosza.